Proszę. Witam serdecznie lokalne media. Postanowiliśmy z Łukaszem zaprosić Państwa na taką krótką konferencję, taki briefing. Krótką konferencję dotyczącą podsumowania Łukasza koncertu, jak również to, że znaleźliśmy sponsora i daliśmy wsparcie dla Łukasza, żeby się po prostu zaczął rozwijać, żeby zrealizował swoje plany. Może ja oddam pierwszy Łukasz głos odnośnie koncertu, który miał miejsce w JDK-u, gdzie Łukasz prosił Państwa, za pomocą Państwa, dzięki Państwu, różnych ludzi o wsparcie, bo zbiera na rower. To może pierwszy koncert, co mówię. Znaczy tak, na początku chciałem podziękować wszystkim Państwu za pomoc i udział w tym wszystkim, ponieważ bez medii i bez osób trzecich nic bym nie zrobił sam. Przede wszystkim chciałbym podziękować, tu będę wymieniał teraz z tych osób troszkę, także chciałbym podziękować panu kuratorowi Antoniemu Wiedrowu. Bez niego to wszystko nie mogło zafunkcjonować, bo on to wymyślił wszystko. Po drugie chciałbym podziękować ludziom, którzy mi pomagają w tej chwili, czyli to jest MPM, czy Urząd Miasta, czy osoby trzecie, takie jak Krzysiek. Chciałbym podziękować też panu Czarneckiemu, który udostępnił mi możliwość zbiórki charytatywnej. Po drugie chciałbym powiedzieć to, że dochodzą do nas głosy negatywne tego przedsięwzięcia, ponieważ ludzie mnie posądzają o to, że wziąłem pieniążki na zabawę, nie na sport, tylko na zabawę. Na chwilę obecną nie dostałem ani grosza. Wszystkie pieniądze są na fundacyjnym koncie u pana Bartosza Wilka, Fundacja Konsensus. Stowarzyszenie. U niego są te pieniążki w kwocie 2333,71 zł. I nadal będę zbierał pieniądze, aby się rozwijać sportowo. Znalazłem sponsora strategicznego w postaci pana prezesa Gamratu, pana Krzysztofa Moski. I będzie mi pomagał. No i się cieszę z tego, że tak wyszło i dziękuję wszystkim za to. Koncert był naprawdę, sami Państwo widzieli, rewelacyjny. Ludzi dużo poznałem, była fajna impreza. W połowie koncertu powiedziałem sobie, że nieważne ile uzbieram, ważne, że coś się dzieje gaśle i młodzież mogła zobaczyć naprawdę dobrą muzykę i dobrych wykonawców. Mimo wszystko, że było dużo przeciwności i różnych ludzi, tak jak Łukasz mówił, którzy postawiają jakieś kłody, niestety żyjemy w takim trochę ze ściankowym świecie, że ktoś stawia kłody, chłopak chce się rozwijać, chce robić coś. Ma fajne pomysły, inicjatywy, tak jak tu mówił pan kurator Wydro, był inicjatorem tego koncertu w JDK-u, za co ślicznie też dziękuję. Powiem tak, że pomagałem Łukaszowi i nie tylko ja, dużo młodych ludzi przy kwestowaniu, przy organizacji tego koncertu się zaangażowało, bo tu trzeba oddać, że stowarzyszenie, ten koncert, oni dużo zrobili. Ale inicjatorem był pan Antoni Wydro, gdzie zadzwonił do mnie, czy by właśnie też jakoś wesprzeć. I powiem tak, ku zdziwieniu wszystkich, co niektórzy mówili, a przyjdzie 4-5 młodych osób, a się okazało, że było niestety, znaczy stety, cała sala. JDK pękał w szwach, państwo byli, przecież robili fotorelacje. I to najbardziej cieszyło, jak do mnie Łukasz podjął i powiedział, mówił, że nieważne jaka kasa, ważne, że się fajnie bawimy, jest super, nie? Po czym na drugi dzień zadzwoniłem do Krzysztofa Moski, zapytałem się, czy możemy z Łukaszem podjechać i umówić się na spotkanie w takiej sprawie. Spotkałem się z panem prezesem, po czym później razem pojechaliśmy do Gamratu i pan prezes zdeklarował się, że zakupi nowy rower dla Łukasza, da cały strój, no i myśli, że może będzie godnie reprezentował jego firmę na olimpiadzie, paraolimpiadzie kiedyś w przyszłości. Znaczy musimy też wyjaśnić, że to, że pan Moska chce drugi rower, tak? Czyli żeby znowu nie było jakichś niesnasek, że ja dostaję drugi rower, po co jem drugi rower? Ktoś, kto kupuje na firmę rower, nie może mi go przekazać i nie może mi dać pieniędzy do tego roweru, który mam. On musi kupić sobie, to jest własność pana Moski, to nie jest moja własność. Pan Moska mi to będzie użyczał, po 5 latach według prawa on mi go odsprzeda za kwotę, którą sobie ustawi, tak? Czyli ja nie będę miał tego roweru, że tak powiem,
dla siebie tylko, tylko to będzie jego własność. Ja będę go użytkował, to będzie jego koszt własność. Koszt takiego roweru, jeszcze powiem, to jest koszt takiego roweru, bo to jest istotne, że... Znaczy, roweru i ubrania. Ale znaczy, że tak, koszt roweru, no... Pan Moska mi zaoferował 20 tysięcy złotych, tak? Czyli to jest nowy rower, lepszy niż ten, ponieważ 20 tysięcy już jest kwota wyższa, czyli sobie dołożyłem i na tym rowerze będę startował pana Moski, ponieważ to będzie strategiczny sponsor i on po prostu powiedział, że on tylko chce, żeby na moich koszulkach widziało to logo. Strój cały i sprzęt cały do uprawiania handbike'ów czy maratonów to jest około w granicach 5 tysięcy. Mówię o profesjonalnym sprzęcie, nie mówię o sprzęcie zakupionym na rynku, gdzie pociwy się pod tymi ciuchami czy coś, tylko to jest sprzęt oddychający, kaski profesjonalne, to i cała otoczka w tym wszystkim. Czyli koszt takiego sponsora zewnętrznego to jest około 26 tysięcy, za co panu prezesowi ślicznie dziękujemy. Rozmawialiśmy na różne inne tematy, ale o tym może nie czas i miejsce. Ja się cieszę, że są ludzie, którzy Łukasza wspierają. Bez problemu, bez żadnego, no wystarczył jeden telefon, że dało się dać wsparcie. A właśnie, próbowaliście w innych firmach, u innych przedsiębiorców, tak, zainteresowaliście tak, pana Moskiewicza? Tak, do tej pory mówiłem do tej pory wszystkim i mówiłem o firmach, które mi teraz pomogły, czyli do tej pory. Najwięcej mi pomaga pan Prucna, który też mi dał pieniążki na ten rower, który zbieram. Mhm. Mówię o tym pierwszym rowerze. I osoby, które chodzę i automatycznie składam pisma, dają mi, nie mówię, to są kwoty granicy 400-300 zł, tak? Ale ja te kwoty 300 zł przeznaczam na wyjazdy, czyli benzyna, gdzie ja na przykład do Zgorzelca, czy do Bielsko-Białej, czy do, nie wiem, do Kalisza, gdzie mam dojechać, no to ja swój po prostu swoje pieniążki przeznaczyłem i ja daję ze swojej. Ja nie mam od kogoś tych pieniędzy, tylko tak jak dostaję od pana Matuszewskiego, przepraszam, pana Matuszewskiego. Dostałem tak samo z Jafaru. Tylko że to po prostu chodzę i ja mówię, ja nikogo nie oczekuję, że dostanę miliardy, tak? Ale warto spróbować, warto swoją pasję ciągnąć dalej. To kiedy w takim razie pierwsze zawody na nowym sprzęcie? To znaczy zawody już się odbyły. Sprzęt, który, bo wszyscy mi mówią też, że jest kwestia tego. Ale mówimy o tym, który będzie, czy został już kupiony przez Gamrat? Właśnie, bo przez Gamrat nie został kupiony ze względu na to, że czekam na wszystkie kosztorysy. Wszystkie, ja to muszę przedstawić. Firma Gamrat musi mieć wszystkie kosztorysy, które są co do joty, czyli co do grosza wyszczególnione. I wtedy będziemy działać przy zakupie. Na chwilę obecną jeżdżę na rowerze, który użyczyłam w linii firma GTM. Tym pierwszym jeżdżę na zawodach i tak to wygląda sytuacja. Czyli pierwsze zawody będą kiedy? Pierwsze zawody odbyły się. Pierwsze zawody były w Krakowie. Tak jak pewnie cała Polska wie, była to Krakowie Maraton. Jeden z największych maratonów w Polsce. Było tam około 6 tysięcy biegaczy i 40 handbike'ów. No, w swojej kategorii to tam było pierwsze miejsce, a poza kategorią to w OPM poprawiłem swoją życiówkę na pełnym maratonie, czyli 42 km, poprawiłem 12 minut. Ale pierwsze, w których ty weźmiesz udział? Tak, to było. To było. Aha, a następne? No następne to jest sukcesywnie, ponieważ tak każdy, może każdy, ale ktoś, kto z moich bliskich mówi, poprawiam dwa sporty, tak? I muszę wszystko to podzielić. To są dla mnie koszty kolosalne. I ja muszę niekiedy wybrać między maratonem, co bardzo teraz uwielbiam robić i to jest wyjście po prostu poza wszystko, i uprawianie rugby, tak? Muszę wybrać niekiedy w weekendy, gdzie mam jechać, czy na maraton, czy na rugby. No rugby już uprawiam 11 lat, także może z czasem trzeba zrezygnować. A która dyscyplina jest ci bardziej bliższa? Znaczy pewnie to, że rugby, ponieważ są 11 lat jestem w reprezentacji Polski, ponieważ teraz już że tak powiem, dałem spokój z reprezentacją Polski, ponieważ już tyle lat, wiecie, no, orzełek na piersi zawsze będzie w człowieku jakoś tam pobudził, nie wiem, płacz czy emocje, ale to rugby na pewno. Tyle osiągnąłem już w rugby, że chciałbym teraz w innej dziedzinie. No i popatrzę na Rafała Wilka, to jest wzorzec, który teraz no,
chyba dla wszystkich niepełnosprawnych jest główny przykład. To się powiedzmy, że pan prezes właśnie mówił, że będzie jeszcze jakiekolwiek wsparcie takie, żeby wreszcie Łukasz i może w jakiejś tej olimpiadzie wystąpił jakby. Dlaczego? Tylko, że technicznie to też fizycznie cię patrzy, on da radę, nie? Bo to mówi, w Łukasza bicepsach są. Tak. Powiem tak, no każdy ma jakieś ambicje. Moją ambicją jest dostanie się do najpierw zdobycia w swojej kategorii Mistrzostwa Polski, później Europy, a później zobaczymy, jeżeli siły pozwolą, zdrowie pozwoli, czas pozwoli, bo też to jest głównym powodem mojego może mniejszego teraz zaangażowania, ale pogodę widzicie, jaką mamy na rower. Także zobaczymy wszystko z czasem. Ja się jeszcze cieszę, że zresztą ludzie, którzy wspierają takie inicjatywy i wcale nie jest ciężko sponsorów, jak to niektórzy mówią. Bo... Ale trudno było przekonać prezesa Moskę. Szczerze? Mhm. Uwierzcie mi, że to chyba było, że tak powiem, głupio powiem, najprostsze moje spotkanie z człowiekiem, ponieważ takim jest człowiekiem normalnym i wyluzowanym, że... Człowiek podeszedł jak do człowieka. To jest w porządku. No mówię, takich ludzi jest więcej, tylko no, lepiej pomagać takim ludziom jak Łukasz, którzy chcą się rozwijać i działać, niż innym, którzy cofają. Chciałbym podziękować w ogóle ludziom, którzy dobrze piszą i źle piszą, ponieważ tacy też są. No. Także my dziękujemy ślicznie właśnie za wsparcie przede wszystkim medialne, bo to też zrobiło. Bardzo dużo. Szkoda, że nie ma wszystkich, bo niektórzy się zbuntowali. Dziękuję Państwu, że Państwo przyszli. I tak jak mówiłem się, że będzie... Znaczy myślę, że ja słyszałem coraz lepiej. Ja słyszałem, że dużo rozwijamy, takich ludzi mniej więcej, którzy mieli swoją pasję i zostaną.